Cześć, witam na kanale info uprawa. Upawy się powoli kończą. Jak sobie popatrzyłem na prognozy, które oczywiście mogą okazać się nieprawdziwe, to ma nastąpić spore ochłodzenie i duże deszcze w niektórych miejscach wręcz mocne ulewy. Posłuchajcie więc, jak się do tego przygotować i jak reagować, szczególnie w kontekście uprawy warzyw, ale też innych roślin. Tutaj standardowo polecam moje produkty. Mam dwie książki o uprawie warzyw. Są to dwie różne książki, bardzo dobrze oceniane. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Ja was zawsze staram się ostrzegać, choćby przed przymrozkami, ale nie tylko. Często się to sprawdza, oczywiście nie musi się to sprawdzać w całej Polsce. Popatrzyłem jednak na prognozy dla różnych miejsc i mniej więcej wygląda to tak, że w ciągu kilku, kilkunastu dni będą mocne opady deszczu i też w wielu miejscach będą już duże chłody. U mnie, na przykład, jutro, czyli w poniedziałek, mocne opady deszczu, pojutrze 10 stopni w nocy, co porównując załóżmy dzisiejszą nocą, gdzie ma być 17-18 stopni, to to jest znacząca różnica, a za kilka dni ma być jeszcze chłodniej, typu 16 w dzień, przynajmniej z tego co sobie popatrzyłem, a 9 stopni w nocy przy gruncie jeszcze mniej. To już jest pogoda znacząco różniąca się od tej, którą mieliśmy do tej pory i na co to wszystko wpłynie? Tutaj omówię na co wpłyną te temperatury, ale też na co wpłyną te deszcze, bo to jest też bardzo ważne. Według mnie nie ma zagrożenia, że warzywa padną z powodu niskich temperatur. Tak samo choćby z kwiatami balkonowymi też będzie dobrze. Chodzi mi o te temperatury 9-10 stopni w nocy. Jednak niskie temperatury mogą spowolnić wzrost tych roślin. Dla roślin wieloletnich tutaj nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o to, że padną czy coś, czy też spowolni się ich znacząco wzrost. Będzie też padał deszcz. To z jednej strony jest bardzo dobrze, no bo była spora susza, przynajmniej u mnie. Długo, długo nie padało. No i teraz z jednej strony to jest dobrze, a z drugiej strony, jak nie było deszczu. Tak ma być teraz go w ciągu tygodnia bardzo dużo. O ile powtarzam, prognozy się sprawdzą. I co teraz się dzieje? Znaczący spadek temperatur i duży deszcz. Dużo deszczu spadnie, właśnie. Jak sporo osób mówiło, pisało, że ten rok dla pomidorów jest świetny, że one nie chorują, tak wiele osób zobaczy, że pomidory będą chorowały. Nie na 100%, nie u wszystkich, ale takie połączenie w tym okresie to bardzo duże prawdopodobieństwo chorób. Bardzo duże prawdopodobieństwo. Więc będą chorowały pomidory, będą chorowały niektóre warzywa dniowate, warzywa psiankowate. Też niektóre. Te warzywa są najbardziej zagrożone. Dla roślin ozdobnych też to będzie niekorzystne, aczkolwiek na większości z nich nie powinno nic być. Wiecie, żadna choroba. No chyba, że na przykład róże, budleja, azalie, berberysy, no i tym podobne tutaj, jeżeli nie ma jeszcze chorób, to one mogą się pojawić. Więc choroby, co tutaj możecie zrobić? Możecie zrobić oprysk zapobiegawczy. Ja warzyw nie będę pryskał, nawet środkami naturalnymi. No wiecie, już mnóstwo warzyw pozbierałem, no to już jest już 8 września, jak to nagle. Czyli za niedługo uprawa większości warzyw i tak się zakończy. Zresztą no, większość warzyw i tak nie, nie zachoruje, warto też na to spojrzeć indywidualnie, bo tak jak powiedziałem, te pomidory ze sporym prawdopodobieństwem zachorują. Każdego to jest wybór. Ja to się ograniczę do stałej obserwacji, oczywiście w miarę możliwości, no bo teraz u mnie ta przeprowadzka, z której się bardzo, ale to bardzo cieszę. No i do ewentualnego usuwania chorych części rośliny. Najgorzej jest właśnie z pomidorami, gdzie zaraza ziemniaka, czy też choćby szara pleś, ale nie tylko. Mogą przejść na owoce, co jest tutaj bardzo niebezpieczne, bo możemy stracić wiele plonów. Po prostu te pomidorki nie będą nadawały się do, do zjedzenia. Więc stała obserwacja, usuwanie chorych części rośliny, co powinno spowolnić rozwój choroby, no i jakby to już mocno przechodziło na, na owoce, to zakończenie uprawy i nawet te zielone pomidorki dojrzeją choćby w domu. No też są inne warzywa, u których choroba może przejść na owoce, jak choćby papryki, chociaż najbardziej zagrożone są tutaj pomidory. Ale też warto podkreślić, że jest choćby cukinia, arbuz, dynia, tykwa, kabaczek, ogórek, gdzie te warzywa nawet jak zachorują, to zwykle nic się z ich plonami nie stanie. Zwykle choroba nie przejdzie na owoce, ale do jedzenia oczywiście polecam przeznaczyć warzywa, które nie mają śladów choroby, nie gniją. Czasami się właśnie może zdarzyć, że taki ogóreczek, czy chociaż już pewnie większość osób tego nie ma, ale może się zdarzyć, że on zacznie tam gnić ten. Więc zbierajcie tylko takie, które nie mają śladów choroby, nie mają śladów gnicia. Pamiętajcie, to tak powiem na przyszłość, bo jest prawdopodobieństwo, że to będzie jeszcze we wrześniu lub załóżmy na początku października. Jak będą przymrozki, to polecam zabrać przed tymi przymrozkami wiele różnych warzyw i są to szczególnie arbus, bakłażan, bata, ciecierzyca, cukinia, cykrentera, dynia, fasola, kabaczek, kiwano, melon, miechunka pomidorowa, ogórek, papryka, patison, pomidor, rodzynek brazylijski, tykwa. U mnie też zakończy się uprawa Selera. No chyba, że mamy, wiecie, uprawę pod osłonami, no i zapewnimy warzywom ciepło. Tak samo kwiaty balkonowe bym schował przed przymrozkami. Owszem, te kwiaty balkonowe mogą prze przetrwać właśnie te przymrozki. Czasami takie coś widziałem. Są też różne te kwiatki balkonowe. Jedne są bardziej od odporne od innych, ale też po co ryzykować. No i chłody, przymrozki, choroby to jest jedno. Teraz właśnie jeszcze te deszcze, chcę o nich jeszcze wspomnieć. Bo co one mogą spowodować oprócz chorób? Była susza, teraz będzie dużo deszczu. Mogą zacząć pękać pomidory, mogą zacząć pękać arbuzy i niektóre inne warzywa, bo jak macie suszę, a potem właśnie spadnie naraz duża ilość wody, jak nie podlewaliście zbytnio, no to niektóre owoce tych warzyw mogą zacząć, zacząć pękać, choćby marchewka też może, kalarepa, burak, cukinia, pietruszka korzeniowa, pasterna, grzotkiewka i nie tylko. No i co się jeszcze może zdarzyć? Co jeszcze może być? Mogą niektóre warzywa zacząć gnić, jak choćby seler, marchew, pietruszka, no teraz pojawia się właśnie wiele zagrożeń i nie mówię, żebyście teraz zaraz zbierali te warzywa przed ulewami. No chociaż warto to wszystko właśnie stale obserwować. Jak macie już dojrzałe pomidorki, to niech nie wiszą one za długo na krzaku, tylko je zbierzcie, bo one mogą właśnie pękać, mogą się zacząć psuć. Te choroby mogą być, a niech krzak też skupi energię na tych jeszcze czy niedojrzałych, żeby jak najwięcej dojrzało, żeby one były jeszcze większe. I jak chcieliście zebrać za tydzień selery, te marchewki, to może warto to zrobić wcześniej, a jak chcieliście później, to oczywiście zostawcie, ale obserwujcie wasze warzywa i wasze inne rośliny, bo mimo tego, że deszcz jest potrzebny i no, że jak będzie troszkę chłodniej, no to też będzie bardzo dobrze, to jednak ma być w ciągu kilku dni, czy też w ciągu tygodnia ma spaść wiele deszczu i ma być znaczące ochłodzenie, co tak jak powiedziałem jest niekorzystne. No i tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny, bo dla mnie to jest bardzo, ale to bardzo istotne, te zmiany e, pogody. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.